Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Kuźmicki, witam w kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj wykład psychologiczny i metafizyczne konteksty doświadczeń psychodelicznych w perspektywie teorii Carla Gustava Junga. Ale zanim przejdę do meritum spotkania, najpierw chciałbym poczynić jedną uwagę o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem narkotyków. Jest wiele powodów, dla których powinniśmy się bać narkotyków. O tym już mówiłem w jednym z wcześniejszych wykładów. O czym przekonujemy się, obserwując obrazy rzeszy uzależnionych, choćby na ulicach USA. Narkotyki zabijają rocznie setki tysięcy osób, a w przyszłości może być jeszcze gorzej ze względu na fakt, że ich produkcja i dystrybucja jest coraz łatwiejsza i bardziej efektywna. Dlatego chciałbym uwrażliwić wszystkich, by nie dali się usilić, a nawet zabić narkotykom, choćby to robili w dobrych intencjach, takie jak samopoznanie czy poszerzanie świadomości. Trzeba pamiętać, że obecnie można już tak łatwo zginąć z powodu używania narkotyków, jak łatwo i definitywnie unicestwia nas upadek z 10. piętra budynku. Jako przykład podam syntetyczny lek opioidowy fentany, który jest 50 razy silniejszy od heroiny i 100 razy silniejszy od morfiny. A z racji tego, że jest bardzo tani w produkcji, dodawany jest do wielu innych narkotyków sprzedawanych na ulicach USA czy Europy. Mimo tego uważam, że ważne jest badanie środków psychodelicznych, bowiem otwierają one nam percepcję na ukryte przed nami wcześniej wymiary, podobnie jak to umożliwił wprowadzony w XX wieku mikroskop elektronowy, badania fizyki cząstek elementarnych w ośrodku CERN pod Genewą, czy badania nad neurotoksynami w jadzie węża. A zatem przechodzimy do tematu doświadczenia psychodeliczne. Psychodeliki to klasa środków halucynogennych. Ich głównym efektem jest wywoływanie odmiennych stanów świadomości, tak jak my je rozumiemy. Powoduje to określone zmiany wizualne, słuchowe i często znacząco zmienia nasze stany świadomości. Wymienimy tu tylko kilka klasycznych tak zwanych psychodelików, takie jak LSD, psylocybina, ayahuasca czy meskalina. Termin psychodeliczny pochodzi od greckich słów psychi, psyche, dusza, umysł, czy deuon, manifestować i oznacza właśnie manifestowanie umysłu. Po raz pierwszy ten termin wprowadził brytyjski psychiatra Humphrey Osmond w 1957 roku. Nie będę w tym wykładzie omawiał wszystkich możliwych oddziaływań psychodelików na umysł. Osoby zainteresowane odsyłam na przykład do artykułu L.R. Swan pod tytułem Unifying Theories of Psychedelic Drug Effects, albo do książek Stanisława Grofa, czy tej wielkiej postaci badań nad psychodelikami, czy innego wielkiego człowieka tego obszaru, Terence'a McKenna. Co łączy doświadczenia psychodeliczne z doświadczeniami tak zwanymi granicznymi, liminalnymi? To doznania psychodeliczne tak bardzo zmieniają percepcję i to, jak postrzegamy świat i innych, że mogą spowodować trwałą zmianę perspektywy postrzegania i rozumienia świata czy siebie. Można by wręcz zaryzykować twierdzenie, że większość osób, które miały doświadczenie psychodeliczne, nie będą już nigdy tak samo patrzyły na siebie i na świat. I właśnie choćby w perspektywie tego, co tutaj mówimy, warto podać przykład interwencji terapeutycznych przy użyciu substancji psychodelicznych dla osób terminalnie chorych, żeby pomóc im, i to z ogromną efektywnością, przewartościować, dokonać reframe, zmiany postrzegania siebie i świata u osób terminalnie chorych, na przykład na raka. Doznania psychodeliczne przywołują wyobrażenia związane z rytuałami przejścia między starym a nowym sposobem rozumienia siebie i świata, czy między starą i nową tożsamością. Dlatego w zachodniej kulturze, w antropologii odnosi się czasem do tych doświadczeń jako liminalnych, granicznych.
Termin liminalny pochodzi z łacińskiego słowa limen, oznaczającego próg. Cechą tego doświadczenia jest niejednoznaczność czy dezorientacja, która obserwowana jest w rytuałach przejścia. To jest w ich środkowej fazie, kiedy to uczestnicy są w trakcie psychicznej przemiany, transfiguracji. W tej fazie osoby te jeszcze nie dokończyły przejścia do nowej formy myślenia, np. do dojrzałości czy do nowego statusu społecznego, które będą posiadały po zakończeniu rytuału. Stoją oni niejako na progu między swoim poprzednim sposobem przeżywania, poprzedniej tożsamości, a nową postacią psychologicznego czy społecznego funkcjonowania i myślenia. Z punktu widzenia Junga doświadczenia psychodeliczne, ale też w szerszym znaczeniu liminalne, graniczne, wiążą się z procesem utraty spójności lub siły naszego ego, ja, z jego dysocjacją, a nawet częściową dezintegracją. Co ważne, powyższe wymiary są dla nas dostępne głównie poprzez fenomenologiczne, psychologiczne doświadczenie w obrębie ego-świadomości. Ale co rozumienie przez ego? Mimo całego wyglądu jedności, jest to oczywiście wysoce złożony czynnik. Składa się z obrazów zarejestrowanych w domenach różnych zmysłów, które przekazują bodźce zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz, a ponadto z ogromnego nagromadzenia obrazów przeszłych procesów. Wszystkie te składniki, obrazy psychiczne potrzebują potężnej, spójnej siły, aby utrzymać je razem. Tą siłę reprezentuje właśnie ego i związana z nim świadomość. Świadomość wraz z powyższymi obrazami psychicznymi jest koniecznym warunkiem wstępnym do konstytucji ego. Pamiętajmy jednak, że bez samego ego świadomość jest nie do pomyślenia. Ego to zespół świadomych spostrzeżeń, w perspektywie freudowskiej również przedświadomych, które mogą stać się świadome tylko wtedy, gdy zostaną wydobyte przez świadomość, kiedy będą wystarczająco znaczące i dlatego zostaną przyciągnięte do relacji z ego. Na potrzeby tej prezentacji chciałbym również podkreślić, że powyższe kryteria energetyczne, dynamiczne i semantyczne należy traktować jedynie jako jedno z wielu hipotetycznie możliwych kryteriów, które potencjalnie mogą uczestniczyć w procesie tworzenia ego i świadomości. I tu, żeby Państwu trochę pomóc zróżnicować obraz czy też model myślenia jungowskiego o umyśle, prezentuję wykres, graf, pewien graf, który integruje model Junga i neurologa Antonio Damasio. Jak Państwo widzicie, umysł jest tutaj obrazowany w formie kuli. U szczytu widzicie punkt, którym jest nasze ja w polu ego świadomości. I tym, co Antonio Damasio wprowadza, to jest termin ja autobiograficzne, ja zamiennie, właściwie proponuje inną wersję, ja rozumiejące, czyli taki ja, które używa całą paletę różnych perspektyw semantycznych rozpoznawania świata. To nasze ja autobiograficzne jest osadzone na ja rdzennym i poniżej na protoja, które jest już takim preludium do procesów psychosomatycznych, ale też w kategoriach jungowskich tutaj mówimy o nieświadomości indywidualnej i poniżej nieświadomości zbiorowej, a u samego dołu widzimy jaźń jako nieświadomy podmiot, który ma jednak wyższy status regulacyjny względem naszego ego. O tym warto pamiętać. A teraz przykład, jak w perspektywie, nazwijmy to, współczesnej nauki, w perspektywie paradygmatu materialistycznego, podchodzimy do procesów związanych z doświadczeniami psychodelicznymi. To jest skan fMRI, który prezentuje czynność mózgu osoby, która zażyła placebo i która zażyła LSD. Widzicie Państwo, że to jest jeden ze sposobów, w jaki obserwujemy różnice w funkcjonowaniu naszego umysłu, mózgu, obserwując to poprzez narzędzia badające procesy fizyczne naszego organizmu. Inne formy obrazowania
wyobrażania sobie tego, jak właściwie miałby działać nasz umysł w perspektywie czy to sieci neuronalnych, czy powiązań pomiędzy różnymi obszarami, z różnymi formami interakcji. A tu znowu to jest skan fMRI, który dotyczy ayahuaski i tego, jaki on ma wpływ na sieci trybu domyślnego w mózgu. I ten obraz u góry to obraz fMRI pokazujący zestaw regionów, które składają się na sieci trybu domyślnego, ale też to, jakie obszary są pobudzane. A poniżej mamy regiony, w których ayahuasca spowodowała redukcję sygnału, dzięki czemu uzyskano mapy statystyczne porównujące grupy przed i po zażyciu ayahuaski. Doświadczenie psychodeliczne z perspektywy jungowskiej. Tu wracam do Junga znowu. Kiedy myślimy o tym, kiedy interpretujemy to doświadczenie, kiedy myślimy o nim, to w perspektywie jungowskiej zwracają uwagę takie oto wymiary. Po pierwsze, to, że następuje zmniejszony stan koncentracji i uwagi. Jest to osłabiony stan świadomości ego, który wiąże się z koncepcją używaną, z pojęciem używanym przez Junga, Bewusstsein du niveau mental. Drugi wymiar to jest dysocjacja ego, kompleksu ego, czy też jego dezintegracja. Po trzecie, to są odmienne stany świadomości, nowe aktywacje mózgu, tak jak widzieliście Państwo w skanie, czy przy ayahuasce, czy przy LSD. Kolejny to jest zmienione postrzeganie, zmienione rozumowanie, odmienne wizje świata. Kolejny wymiar to jest stricte jungowski wymiar inflacji, gdzie inflacja to jest takie zaktywizowanie nieświadomości kolektywnej, gdzie następuje pochłonięcie ego poprzez materiał nieświadomy pochodzący z poziomu archetypów czy instynktów. Ale ja również tutaj przy inflacji podałem nieświadomość indywidualną. W tym kontekście byłoby nasze ego wchłonięte poprzez dane kompleksowe. Kolejny wymiar to jest doświadczenie alternatywnych podmiotów lub rzeczywistości, alternatywnych form ego, czy też kompleksów, czy jaźni. I ostatni wymiar, który wiąże się z powrotem osoby do integracji, do zwykłego stanu świadomości, to jest reintegracja ego oparta na nowej treści epistemologicznej. Na wykresie tutaj, na grafie Państwo widzicie, ja Państwu to w języku polskim przeczytam, idąc od góry, to są nowe skojarzenia, potem w prawo nowe wzory percepcyjne, potem nowe formy integrowania materiału spostrzeżeniowego, potem nowe formy aktywizacji emocji, zaktywizowane kompleksy, różne struktury kształtujące proces integracji materiału postrzeżeniowego czy myślowego, nowe formy integrowania ego świadomości, nowe doświadczenia, pewne wizji świata, które wydają się podmiotowi obiektywne, są nowe, mogą być niespotykane, ale które się wydają danej osobie obiektywnie uzasadnione. No i ostatnie doświadczenie różnych form wizji świata, ale które co ocierać może nawet o alternatywne wizje i formy dotyczące poziomu metafizycznego. Teraz chciałbym Państwu pokazać pewną wizualizację dotyczącą doświadczenia psychodelicznego, ponieważ ten materiał, on bardzo dobrze w moim rozumieniu oddaje to, co doświadcza osoba będąca pod wpływem psychodelików. Bardzo proszę. Thank you.
Dobrze. I teraz idziemy dalej. Widzicie Państwo, jak dalece może pójść dezintegracja materiału percepcyjnego w doświadczeniu psychodelicznym. Chciałbym poczynić tutaj kilka uwag, odnosząc się do teorii Kanta dotyczącej kategorii percepcji czy kategorii myślenia. Chciałbym się odnieść do trzech wymiarów. Po pierwsze, do kategorii substancji. I warto tutaj wspomnieć, że nasze doświadczenie zmian w świecie wymaga nie tylko postrzegania zmieniających się jakości konstytuujących tę zmianę, ale także do koncepcji substancji, która trwa nadal podczas tej zmiany. I właśnie w doświadczeniach psychodelicznych może zostać zredefiniowana postrzeżeniowo właśnie natura tejże substancji. Kolejny wymiar, przyczynowość. Doświadczenie zdarzeń wymaga nie tylko świadomości cech zmieniających się obserwowanych zdarzeń, ale też ich postrzeganie w perspektywie wymiaru przyczynowo-skutkowego. I tu właśnie mogą nastąpić zmiany, gdzie osoba, podmiot może doświadczać odmienne wzory przyczynowo-skutkowe. Kolejny wymiar, doświadczenie jedności czy wspólnoty. Doświadczenie świata jako jednolitej całości, właśnie w perspektywie koncepcji singularity, gdzie współistnieje nieskończona ilość rzeczy właśnie w tej jednej integralnej całości, monistycznej całości świata. Wymaga to nie tylko doświadczenia każdego elementu z osobna, ale także doświadczenia ich wszechogarniającej jedności, wzajemnych interakcji i powiązań. Dla Kanta przestrzeń i czas są zakorzenione epistemologicznie w naturze umysłu, a nie ontologicznie w naturze rzeczy samej w sobie, czy w świecie, w rzeczy samej czy w świecie. Ten wymiar może być znacząco zmieniony podczas doznań psychodelicznych. Trzeba pamiętać też, że ujednolicenie czy integracja pojęciowa dokonywana jest przez nasz umysł w oparciu o dane nam a priori kategorie rozumienia, działające w ramach naoczności percepcyjnej, której częściami są także wymiary przestrzeni i czasu. Kant zauważył nasze epistemologiczne ograniczenia i podkreślił, że nie jesteśmy w stanie przekroczyć granic własnego umysłu, co oznacza, że nie mamy dostępu do rzeczy samej w sobie. I może powiedzieć, że ten krytyczny moment jest podstawą do otwarcie się podmiotu, doświadczającego stanów psychodelicznych, na nowe wizje świata, na nowe ontologie wręcz. Przykłady doświadczeń psychodelicznych. Odmienna percepcja. Moje ciało wystrzeliwuje prosto w niebo, do tego, co uważam za stratosferę, i rozpadam się na biliony maleńkich cząstek światła i energii. Jestem nigdzie i wszędzie jednocześnie. Nie mam poczucia ciała, tylko nieskończoną energię. Jest kompletna cisza. Nie wiem na jak długo, bo nie mam poczucia czasu. Potem w jednej chwili znów leżę na macie w swoim ciele. Czuję absolutną błogość i zadowolenie. Z geometrycznego, wzorzystego drzewa powyżej zeskakuje duży czarny jaguar. Unosi się w powietrzu, zawieszony w niewielkiej odległości ode mnie. Mówi cicho: jestem matką ajułaską. Pamiętaj, że bardzo cię kocham. Kocham cię tak bardzo, że nawet nie możesz sobie tego wyobrazić. Przelatuję na tle pięknego krajobrazu. Drzewa są żółte i czerwone. Jesień. Moja mama idzie samotnie ulicą, z małą walizką w ręku. Szybko przenosi się do małego miejscowego szpitala. Jest taka młoda i ładna, ale płacze, jest przerażona. Jest w bardzo zaawansowanej ciąży ze mną. Mój ojciec odszedł, znowu pijany. Matka widzi mnie, przestaje płakać i się uśmiecha. Mówi do mnie: Michael, tak się cieszę, że jesteś tu ze mną. Tak bardzo cię kocham. Kolejne doświadczenie związane z nieświadomością indywidualną. Widzę siebie jako dziecko, które
Płaszczy się, by zwrócić na siebie uwagę tzw. popularnych dzieciaków. Widzę, jak moje 12-letnie ja wpada w furię w centrum handlowym, ponieważ mój tata nie kupił mi koszulki Nautica, którą nosiły te wszystkie popularne dzieci. Widzę siebie w liceum udającego kogoś, kim nie jestem i widzę, jak narastają we mnie wątpliwości. Widzę wszystkie momenty, kiedy dokonywałem autocenzury wyłącznie ze strachu przed osądem ze strony innych. I kolejne. Widzę siebie budującego swoją tożsamość w oparciu o to, co moim zdaniem mogłoby zaimponować innym ludziom. Jeden trywialny akt po drugim, budowanie gmachu fałszu. Powinienem zauważyć, jak nieprzyjemne jest patrzenie na siebie z zewnątrz. Większość z nas nie jest szczera wobec siebie w kwestii tego, kim jesteśmy i dlaczego robimy to, co robimy. Bolesne jest widzieć to tak wyraźnie po raz pierwszy. I kolejny fragment. Film toczy się w koledżu i w dorosłym życiu, a moja samoświadomość się rozwija. Widzę, że nie patrzę w oczy osobie, z którą rozmawiam, ponieważ skupiam się na wszystkich możliwych sposobach, w jakie może on mnie osądzać. Widzę siebie udającego, że moje włosy nie przerzedziły się wiele lat temu i cały czas próbowałem to ukryć. I za każdym razem powód pozowania był ten sam. Za bardzo przejmowałem się tym, co pomyślą inni. Kolejne. To doświadczenie uświadomiło mi, jak często wszyscy to robimy. Robimy to w domu, w pracy, w sklepie spożywczym i na siłowni. Większość interakcji ma charakter performatywny. Nikt nie chce nawiązać kontaktu wzrokowego, a przez większość czasu ludzie wariują. Jesteśmy zbyt skrępowani, by słuchać. Myślimy o tym, co powiemy dalej lub jak jesteśmy postrzegani. Wszystkie pozory niszczą jakąkolwiek szansę na prawdziwy związek. I tu w tym momencie chciałbym Państwa zachęcić do sięgnięcia po wykład dotyczący Gurdżijewa i jego metody i człowieka przebudzonego. To mam nadzieję doda Państwu dodatkowy, ciekawy komentarz, pewną perspektywę oglądu tego właśnie doświadczenia tutaj. Kolejny materiał. Na początku połączyłem całą swoją istotę i esencję z matką ajałaską i dżunglą, stając się rośliną. Kiedy spojrzałem w dół na swoje ciało, był to moment, w którym zauważyłem, że jestem piękną, potężną rośliną. Im dłużej patrzyłem na moje zielone ciało, tym bardziej rozumiałem, jaka jest natura i odczuwałem smutek i szczęście. Matki ziemi, roślin i dżungli. Czułem ból, który jako istoty ludzkie zadajemy matce naturze i wszystkie szkody, które jej wyrządzamy. Zacząłem zdawać sobie sprawę z piękna i cudowności istnienia wszystkiego, kręgu życia i tego, jak wszystko jest głęboko ze sobą powiązane i jak działa jako jeden złożony organizm, składający się z wielu pojedynczych organizmów. Niewiarygodnym doświadczeniem jest nie tylko zrozumienie tego głębokiego połączenia, ale także poczucie tej czystej esencji życia i natury. Kolejny fragment. Zacząłem oczyszczać organizm wymiotami. To był moment, w którym wszystkie moje wizje przeniosły się na moje życie osobiste i poczułem obecność Boga. Bóg zaczął do mnie mówić i powiedział mi wiele ważnych rzeczy o mnie, o mojej rodzinie i moich osobistych decyzjach życiowych. Zaczął też pokazywać mi wszystkie moje choroby i negatywne rzeczy na temat mnie i mojego ciała, wskazując mi, co muszę wyleczyć. Zacząłem otrzymywać duchowe wiadomości o sobie i bliskich mi osobach, które mnie otaczają, zwłaszcza o mojej rodzinie i partnerce. Pod koniec ceremonii zostałem obdarowany dobrą energią i pozytywne odczucia wypełniły mojego ducha miłością i pozytywnością. To było niezapomniane i piękne przeżycie. I uwagi końcowe, czyli w stronę metafizyki. We współczesnym materialistycznym, ateistycznym, naukowym punkcie widzenia głównym przedmiotem naszych zainteresowań jest materia. Nie bierzemy pod uwagę rzeczywistości duchowej jako uprawnionego obiektu badawczego w obszarze czy to psychologii,
socjologii, medycyny, biologii czy fizyki. Ale od początku XX wieku nasza pewność co do pytania, z czego zbudowany jest świat, stopniowo zanikała w wyniku nowych odkryć związanych z mechaniką kwantową. Fizycy tacy jak na przykład laureat Nagrody Nobla Roger Penrose zwracają uwagę, że nie rozumiemy, jaka jest natura świata. Z kolei polski fizyk ksiądz profesor Michał Heller dodaje ponadto, że dla współczesnej fizyki materia nie jest terminem fizycznym i że świat nie składa się z materii, lecz z czegoś w rodzaju informacji. Ja chciałbym przerzucić pomost jeszcze dalej od pojęcia informacji czy też znaczenia do sfery semantycznych czy też logosowych wymiarów egzystencji, w których świat nie jest już tylko nieożywioną materią czy energią z dynamizmem jego fizykalnego istnienia, ale też semantyczną ekspresją kreacji Boga, w której jest miejsce także dla wymiaru duszy i ducha. Doświadczenie psychodelików w moim odczuciu umożliwia rozumienie, umożliwia przekroczenie tej granicy między obecnie dominującym w społeczeństwie Zachodu ateistycznym, materialistycznym paradygmatem, czy też modelem świata i otwiera drzwi w stronę sfery wyobrażeń teistycznych, duchowych i religijnych. Poprzez doświadczenia psychodeliczne człowiek Zachodu próbuje odnowić więź z samym sobą, ale też ze światem Boga, duszy i ducha, by odkryć na nowo boski sens naszego istnienia. Czyli możemy powiedzieć, kończąc, że doświadczenie psychodeliczne w tej formie, o której dzisiaj Państwu opowiedziałem, mogłyby oznaczać naszą tendencję do poszukiwania ostatecznego znaczenia naszego istnienia, naszej egzystencji, ale również naszej tendencji do stawiania pytań ostatecznych o naturę świata. Wszystkich zainteresowanych tym materiałem w poszerzonej formie zachęcam do sięgnięcia po moją książkę Psychedelic Experience, która jest dostępna na Amazonie. Przy czym zaznaczam, że jest to książka w języku angielskim. I dziękuję Państwu za uwagę na dzisiaj, zapraszając na kolejne wykłady. Do widzenia Państwu.